Jantar to najmniejszy kucyk w naszej stajni. Ze względu na to i z uwagi na łagodny temperament sprawia wiele przyjemności na oprowadzonkach. Oprócz tego wspaniale skacze i brał udział w odznakach i zawodach. Damos to ulubiony z dzieci i instruktorów. Jest to idealny koń do zdania brązowej odznaki. Jak dotychczas, cieszy się 100% skutecznością. Na jazdach spokojny i zrównoważony, ale pod lepszymi jeźdźcami chętnie pokazuje swój potencjał do skoków. Nutka to mały kucyk o wielkim sercu do skakania. Uwielbia także tereny. Mimo niepozornego wyglądu potrafi przegonić niejednego większego konia. Hawana to zimnokrwista klacz. Jej niebywałym atutem jest duża odwaga. Wcześniej brała udział w rekonstrukcjach bitew, dlatego nie starczy są jej huki i plandeki. Świetnie sprawdza się w terenie. Nirwana to doświadczona klacz. Chętnie pomoże wejść jeźdźcom w świat sportu. Uwielbiana także przez instruktorów jako koń prowadzący. Perełka to mały konik, który nie daje sobie wejść na głowę. Dostosowuje się do jeźdźca. Pod dziećmi jest łagodna i spokojna, a pod zaawansowanymi świetnie skacze. Kalina to klacz z dużym potencjałem. Po swoim ojcu Rytmie odziedziczyła serce do skoków. Uwielbia tereny, w których jeśli tylko jej się pozwoli, potrafi rozwinąć dużą prędkość. Christian jest idealnym koniem dla zaawansowanych jeźdźców. Bardzo dobrze skacze, posiada też potencjał do ujeżdżenia. Lotna to starsza klacz. W przeszłości była naszym podstawowym koniem na brązową odznakę jeździecką. Aktualnie świetnie służy najmłodszym. Atlas to kuc o niespotykanej urodzie, który przyjechał do nas niedawno. Chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych. Atos to 29-letni ogier, a zarazem najstarszy koń w naszej stajni. Nie chodzi już pod siodłem. Cieszy się emeryturą, czasami wybierając się na krótką przejażdżkę w celu zachowania zdrowia. Jest w bardzo dobrej kondycji jak na konia w tym wieku.